Niedźwiedź, łowca motyli. Niedźwiedź mieszkał w lesie. Najbardziej lubił spacerować, ucinać sobie po obiedniu drzemkiem nad brzegiem jeziora i zbierać rzeczy, które znajdował w gęstwinie drzew. Pewnego dnia znalazł siatkę na motyle, wiszącą wysoko na gałęzi. Co mógłbym z tym zrobić? Zastanawiał się niedźwiedź. Gdy dotarł nad jezioro, zobaczył motyla, który stracił równowagę, przysiadając na listku i wpadł do wody. Jego skrzydełka były tak mokre, że nie mógł się poderwać do lotu. Niedźwiedź usiadł na brzegu, mocno chwycił siatkiem i wyłowił motyla z wody. Później bardzo ostrożnie położył go sobie na nosie i czekał, aż się obudzi. Kiedy motyl otworzył oczy i odkrył, gdzie jest, przestraszył się i odfrunął, żeby nie zostać pożartym jednym mlaśnięciem. Od tej pory, gdy do jeziora wpadał jakiś motyl, niedźwiedź go ratował i suszył na własnym nohalu. Ale zawsze działo się to samo. Motyl się budził, a potem natychmiast odfruwał. Pewnego wiosennego poranka nad jeziorem pojawił się ogromny motyl, największy, jakiego niedźwiedź widział w życiu. Jego skrzydła błyszczały w słońcu, kiedy tańczył i fruwał. Niestety, gdy zbliżył się do wody, jakaś ryba chlasnęła, pluskając ogonem, przemoczony motyl wpadł do jeziora. Niedźwiedź go wyratował i starym zwyczajem ułożył do wysuszenia. Skrzydła motyla były tak wielkie, że całkowicie zakrywały niedźwiedzi pyszczek. Kiedy motyl w końcu się obudził, jak zahipnotyzowany, patrzył w czarne oczy niedźwiedzia. Uratowałeś mnie, wykrzyknął z wdzięcznością. Jestem Blanka, a ty? Ja? Ja jestem niedźwiedź, odparł nieśmiało. Niedźwiedź i Blanka zaprzyjaźnili się. Spędzali razem dużo czasu. Ona uwielbiała łaskotać go za uszami i bawić się w chowanego. On lubił opowiadać jej sekretne historie o lesie i delikatnie dmuchać w jej czułki. Pewnego dnia, ratując kolejnego motyla, niedźwiedź się pośliznął i wpadł do wody. Tak gwałtownie wymachiwał łapami, żeby utrzymać się na powierzchni, że jezioro wyglądało jak wzburzone morze. Niedźwiedź nie umiał pływać. Blanka chciała pomóc przyjacielowi, ale woda chlapała na wszystkie strony. Przerażona zniknęła wśród drzew. Leśne zwierzęta również nie wiedziały, jak uratować niedźwiedzia. Nagle wielka, kolorowa chmura rzuciła cień na jezioro. Była to chmura motyli, wszystkich, które niedźwiedź dotąd ocalił. Motyle chwyciły go swoimi nóżkami i uniosły jak piórko. Na skrzydłach motyli niedźwiedź poleciał na szczyt góry. Położyły go tam, żeby wysuszył się na słońcu. Niedźwiedź spał głęboko przez wiele dni. Słońce grzało go w dzień, a gdy zapadała noc, motyle dbały, aby się nie przeziębił. Wreszcie pewnego wieczoru niedźwiedź się obudził. Motyle czuwały przy nim zamyślone. Gdy spostrzegły, że otworzył oczy, zatrzepotały skrzydłami z radości. Od tamtej pory mu towarzyszą i wszędzie go ze sobą zabierają. Niedźwiedź ucina sobie niekiedy drzemkiem w chmurach, pije filiżankiem miodu z księżycem, a nawet od czasu do czasu składa wizytę swoim kuzynom, niedźwiedziowi polarnemu i pandzie. Ale i tak najbardziej lubi siedzieć nad jeziorem ze swoją przyjaciółką Blanką. A gdy jakiś motyl wpada do wody, niedźwiedź go ratuje i suszy na własnym nosie.